Dnes wtorok, 22 dzień lipca 2014 roku. Besiduju Natalia Małecka i Demko Trochanowski. 17 lipca 2014 roku, to znaczy w poszlidni czetwer, Mer Seman Madzeran, lemkijski pismennik, mał 92 rok. Wrodził się 18 lutego 1922 roku w seli Biłcarewa na Lemkowyni. W czas wojny wzięty był na roboty do Niemiec. A pod koniec II światowej wojny, jak niby dobrowolec, wojował o oswobodzenia Czech w Czerwonej Armii. Wrócił się do miu na Lemkowinu do rodnego sela, swoich bliskich już nie naszał, za to, że wszystko byli przesyleni na Ukrainę. Neodołga, bo w 1947 roku był wygnany jak prawie wszystko Lemkę w ramkach akcji Wisła. Swoje literackie twory drukował w knyżoczkach Smak Doli i w gazeti Nasze Słowo. Piśnia, jako i autorom, to jest Pit Obłaczkom, znana jest takoj na ciłym świti. Choć może nie każdej znat, że to akurat Seman Madzeran jest jej autorem. Pochoron lemkijskiego twórcia, pismennika, zaczął się o 10 godzinie wtorok 22 lipca. Wyszło nowe czysło czasopisu MAK za lipec i serpen. Główna tema najnowszego wydania to Carpe Diem, imaj den. To znaczy, jak jakisni prowesty swobodny czas. Do czasopisu dołączony jest kompakt dysk z współczesną lemkijską muzyką. Naszli się tam takie ansambli jak Dollar Brothers, Nadia, Lemko Tower, Damir i, jak dwie bonusowe stężki, Brat Skład. MAK to jest Młodzist Aktywnist Kreatywnist, to multimedialny czasopis dla młodzieży w rosyjskim języku, jaki wychodzi od 1982 roku i wydawany jest ruskim słowem. Wychodzi 6 razy na rok, to znaczy jest dwumiesięcznikom i z każdym czysłem wychodzą i dodatki, takie jak knyżki, wizualne monografii, DVD albo muzyczny płatnik. Muzei Lemkijskoj Kultury w Zendrenowi zaprasza na historyczne świato lemkijskoj kultury od Rusal do Jana, jakie bude prochodyło w dniach od 26 do 27 lipca tego roku. W programie na pierwszy dzień świata zaplanowano medżeńczyma zwiedzania muzeju, promocyju knyżkę Świt Lemkiu, prezentacyju zynemok Jarosława Mazura, czy projekcyju filmiu. Nedila prochodyła bude pod znakom folklorystycznych wystupił. Po bohosłużeniu w Zendraniuskiej cerkwy na scenie zaprezentują się Czerwona Ruta, Tereścia, Hudacy, Stropkowczan, Maria Maczoszkowa, Lem My, Makowica i Burian. Pełny zmist programu znajdziecie na portale Lem FM. 25 i 26 lipca tego roku w Łuchach zacznie się Watra i, jak zajawiają organizatory, znajdziecie tam wiele atrakcji. Zagrają medżeńczyma Sim Kropka, Burian, Kul Baba, a gwizdą wieczora w piatniciu bude ukraińska grupa Astarta. Na zabawi zagrad ansambl Trojanda. Sobota to występy ansambliu Lemko Tower Junior, Kraina, Olek i Jola, Rostoka, Przypadok i Lemko Tower. Wieczorem zagrad ansambl ze Słowacji Rusin Czendesz Orchestra. Okrem tego tity bude zabawlał chowanec znany z sajtu Lemkoland. 1 i 2 sierpnia tego roku w Michałowi, niedaleko Lubina i Lignici, bude prochodziła 24. Lemkijska Watra na Czużyni. Michalił 2014. Jak wse i tego roku, Stowarzyszenia Lemkiw, jakie jawlać się organizatorom Watry, zaprosiło wieloch znamenitych gościów wykonawców. Sud to medżeńczyma Rokasz, ansambl z Podkarpackoj Rusy, jaki bilszy z tekstów śpiwat po rusyńsku. Hudacy, muzykanty inakże, jak w swojej muzyci i stylu życia, lubowy do gier, nawiązują do tego, co najkraszsze w Karpatach. Litajuczy dywan, dikanda, po paroch rokach serencza i trojanda, to lem czas tych artystów, jak wkażuć się na michaliwskiej watrianiej scenie. Choć Watr, jako powyrażeno słod przydawnikom lemkijskim velo, michaliwska Watra to taka jedyna wielka plenerowa impreza, jaka nie flirtuje ani nie eksperymentuje z czużyma dla lemkiw dostomennostiami. Za to też budeme tam i my, Radio Lem FM, w imieniu organizatorów i naszym szczero prosimy, stritme się na michaliwskiej Watri. To były nowiny Radio Lem FM.